Jeńców u nas w Ukrainie. To jak. To jak. W jakich warunkach znajdują się jeńcy osobiście mi kategorycznie mi się to nie podoba. Mówią, tutaj jeńcom brakuje jedzenia? Pomidorki marynowane. domowe Pire. Ci, którzy a, studiują na programisty, zmieniajcie zawód. Programizm, kurczę, nie. Jest alarm. Kurczę, no szkoda, że bez dźwięku. Szkoda, że te kolorki tak pozmieniałem, no ale chyba i tak jest nieźle. Wychodzi na to, tam kleją tutaj konwajer. Patrz, jestem... Wyzwykły głoś. W Rosji takich nie ma. No, i tak. To przełom. To jest po granacie? No, chyba. Bardziej dawaj wesoło. Zorkinie, Zorkinie wie szybciej. Lecimy. Dzień dobry, jesteśmy z Ukrainy. Teraz piąta nad ranem. Wchodzimy na obóz dla jeńców. Wy wszystko nagrywamy cały dzień, dzisiaj do końca, jak to się jak to wygląda, najbardziej o czym się martwię że ludzie będą to odbierali jako reklamę ukraińskiej niewoli, że raszyści iście na wojnę, walczcie, tutaj wszystko w porządku, traficie do takiego, do, takiego, do takiej kolonii dla dzieci. Naprawdę to może być tak odbierane, ponieważ tutaj są rzeczywiście bardzo dobre warunki, ale raszyści powinni rozumieć dwie rzeczy. Po pierwsze, tutaj trafiają nie wszyscy. To znaczy dojeżdżają tutaj, nie, nie, nie dojeżdżają wszyscy, po prostu nie wszyscy przeżywają, tak? No i jeśli przeżywają, to trafiają nie wszyscy w całości, dlatego raszyści, raszysta powinien rozumieć, jeśli cię tutaj wysyłali, nie chciałeś walczyć, no to powinieneś po prostu wziąć, poddać się i wtedy rzeczywiście trafisz tutaj, trafisz tutaj w całości, później pójdziesz na wymianę, no i wszystko będzie pięknie. Piąta nad ranem, piąta pięćdziesiąt rano, tutaj oni śpią na drugim piętrze, no, to, no w sensie na pierwszym po polsku. Teraz nagramy jak śpią i dalej pójdziemy. będziemy nagrywali jak to się odbywa. Będziemy nagrywali, to jest, to jest najzwyklejszy dzień, tak jak to wszystko tu się dzieje. Poprosiliśmy, żeby nic nie robili specjalnie. Tutaj nagraj trochę, A tam śpią. Tam widać... Dopóki jeszcze nie wstali, to możemy sprawdzić wodę. Wodę mają tam, tam też, tam to jest na, dla nóg, tu są pisoary, toalety, wszystko pięknie. Tu śpią orki w norkach. Kurczę, mają lepsze łóżko niż ja. Kolonia dla dzieci, jest to Pioneer Lager. Wszystko świeże, piękne, każdy ma osobne kojo pomiędzy kojami, odległość. Wszystko zgodnie z genewską konwencją. Nie krzycz, nie przeszkadza im spać. Nie będę dobra. O, hymn ukraiński puszczają z rana. Kurczę, w takich momentach żałuję, że nie mogę włączyć dźwięku, bo prawo autorskie. Jak na kolonii dla dziecka. Dzień dobry, dzień dobry. Po ukraińsku mówią. Jak spaliście, czy wstaliście? Takie powiedzenie. Dobrze jest. O, no proszę. Wodę mają, patrzcie, jaką butelizowaną. To jest 6:05. Wszyscy wychodzą po swoich procedurach i tutaj stają. Dalej odbywa się, sprawdzają, a później naznaczają a, grupy, tak, a, do sprzątania, tak, i później będziemy patrzyli. Tak, do siódmej nad ranem mają spacer. Oni tutaj spacerują do siódmej nad ranem, śniadanie o siódmej nad ranem i a, mają śniadanie o siódmej nad ranem. Dzień dobry. Dzień dobry. Stajemy. Równo. Słuchamy porannych poranne wiadomości. Duszko, Szpak, Szyłow, Filip, Igoriewicz, Bikowski, Dmitrowicz, Bykowski, Kibałow, Andrij Anatoliewicz, Szpak, Antonen, Afanasiew, Harmysz Grybenjuk, Czupryn. Na prawo, krokiem, tu naznaczyli, to są, oni będą sprzątali, poszli sprzątać pomieszczenia, dlatego że tam było wszystko czyste, pięknie, a reszta spaceruje do, do śniadania, za 50 minut będzie śniadanie. Ile? Która jest? 6.10. Wszystko pięknie, jedziemy według grafiku, wszystko idzie według planu, wszystko jeszcze na poważnie nie rozpoczynaliśmy. Gdzie wziąłeś tą kawę? kawę, to trzeba znać miejsca. No taki mamy klimat, Nie. no po prostu pokaż, że wszyscy chodzą, rozmawiają, to sobie wszyscy na stojąco chodzą. No tam podejdziemy może. Dzień dobry. Co tutaj co osoby przemyślacie tutaj? Co chcecie uciec? Nie. Omawiamy ostatnie wiadomości. Jakie są wiadomości? Komu co się przyśniło? Ha, ha, ha. No albo tak. Yy, I co się przyśniło wam? No mi osobiście nic. Yy, po prostu to jest nie najgorsza opcja, powiem ci tak. Dobra, idziemy tam. Do tamtych pójdziemy, posłuchamy. Tam ci palą. L warunkiem lepszym niż w akademiku. Co Filip? <laughs> Trochę tak. Pokaż, miejsce do palenia mają specjalne. Nawet takie rzeczy są uwzględnione, żeby nikt nie stawał e, biernym palaczem. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Co, jak ma, jaki macie nastrój, chłopaki? W porządku, w porządku, w porządku. Nastrój. Teraz do pracy, tak? Tak. E, najpierw śniadanie, a później do pracy. A, no tak, na początku śniadanie, oczywiście, a później do pracy. Na... Oni nie chodzą do pracy bez śniadania, widzisz? Jak na razie sprzątanie doradzili nam towarzysze Szpaka, jest najbardziej ogarnięty prawnie, tak po prostu nie powiedzą, wiesz? A możesz powiedzieć krótko, według jakich artykułów jesteście sądzeni, posądzają? Cztery artykuły? Jakie? 110 artykuł? 111 258, 260, tak, jeszcze raz. 110 artykuł, tak, to jest e, niezakonne, nie, 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 pozaprawne przekroczenie granicy, naruszenie suwerenitetu i e, jedności kraju. 111 artykuł, jest to zdrada ojczyzny, tak. 258, jest to artykuł e, terroryzm, terroryzm. I 260 niepozaprawne uformowania wojskowe. Czyli to cz są cztery artykuły, według których tutaj wszystkich sądzą, tak? Albo według jednego artykułu, albo. No, głównie tak, w według tych wszystkich artykułów. E terminy, które dostajecie, e rozumiem, że to jest 12-13 lat z zasady. Tak. Aha, czyli w zasadzie to tyle. No tutaj po prostu. Na obozie to będzie to pytań, dlaczego tutaj znajdują się tylko osoby ze strefy, ze strefy Sił Zbrojnych Zjednoczonych, albo dlaczego jest ich tak mało i tak dalej. Tutaj znajdują się głównie ci, którzy przeszli przez sąd, tak? Zostali osądzeni, ale sens chodzi o to, że wszystkich pomalutku tutaj przywożą i. Tutaj jest jeszcze kilka osób, z którymi, który, którzy nadal z, e, nas biorą udział na, w sądach, ale te sądy odbywają się w reżimie wideo online, czyli a co dotyczy Rosjan, to z nimi jeszcze nadal trwają szlecze działania na różnych aresztach szleczych, dlatego ich tutaj w tym momencie nie ma, ale wszystkich będą tutaj przewozili w każdym razie. Tak, i ze mną, i jeszcze z niektórymi ze strefy Sił Zjednoczonych nadal trwają działania śledcze. głośnik coś mówią. Prosimy się zbierać, coś tam stawać? Skomentuj. Teraz pójdziemy z Makłyków zjemy. Palanycja, palanycja. Tu oni pospacerowali do siódmej nad ranem, od szóstej do siódmej. Teraz stają na śniadanie. A trzeba bardziej, żeby mieli wesołe twarze. Kto? Trzeba bardziej wesoło. Komu? Bardzo smutne twarze macie. Wie ktoś, co z tym kotłem, w którym raszyści utknęli. Um, chyba nic. E, doczekamy się na arka. Jak na razie ostatnia wiadomość od arka była. E, no, taka, że, że tam nasi chłopcy popełnili błędy i że nie wygląda to tak fajnie, jakby się wydawało. Pytałem, czy znałem Mintusa. <laughs> Symetria po ukraińsku. Bardziej wesoło. Zolkinie, szybciej. Ciekawie, czy ręce nie mają, czy, czy nie, nie są te ręce przestrzelone. Przychodzimy do śniadania, myjemy ręce. Kurczę, rozlałem tutaj wodę u siebie. Nie mam jak wytrzeć, dobra, trudno. Ach. Proszę, mają tacy chleb, łyżki? Co to jest? Kisiel, kurczak, czy co to jest? Nie wiem, z okien nic nie komentuję jak na razie, ale wygląda to całkiem nieźle. Zielone mają tam. Wiem, że w kolorkach nie widać. Dobra, mogę na moment włączyć kolorki. Nie wiem, w sumie YouTube szybko może wykrywać takie rzeczy. Nam nie, nie dali nam jedzenia. Jesteśmy głodni przecież cały dzień. Może, może ktoś nie zje do końca, to my zjemy. Kurwa. Ano na przeczytaj to. Ryba z kaszą jęczmienną i sosem chleb, cukier, herbata, cukier, sałat, sałata z kapusty, Soup, zupa makaronowa, ziemniaki z mięsem i chlebem mięso wo, 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 wołowina, mięso tuszkowane nie wiem jak to przetłumaczyć chleb cukier, herbata i ziemniaki śniadanie, obiad, kolacja. I tu, I tu jest waga tych, waga jedzenia. Ile waży co? 600 gramów, 300. i tak dalej. Starszy kucharz i ten odpowiedzialny za stołówkę. I młodszy kucharz. A ty jaki jesteś kucharz? Ja jestem średnim kucharzem. Nie wiem. Jadłopis w więzieniu? Tak, jadłospis. Tak, tak. Ryba, mięso, proszę bardzo. To jest. Tutaj mięso trzymamy. Mięso, proszę. Tu przygotowane mamy. Tu koście, które utrzymujemy. Tutaj już poczyszczone mięso, tam też. Tak samo ryba tutaj w zamrażarce. No wszystko jest strylne. Stare, ale czyste jest. Aha. Sałatę tu przygotowujemy, czyścimy ziemniaki, tu ziemniaki czyścimy, tu czyszczą ręcznie ziemniaki, tam buraki, tak, buraczki, tak, suche, tutaj mamy kaszy różne, wszystko osobno, sól, cukier. E, tam e, perłowa, nie wiem czy to tak samo będzie. Tu kukur, kasza kukurydziana, jęczmienna, zbożowa. Kasza perłowa. Tutaj głównie podgrzewamy wodę, e, dlatego że mamy małą ilość, gotujemy na płycie. Tu wodę mamy, co, codziennie myjemy salę, codziennie sprzątamy. E, tu olej mamy, wszystko. Elektryczna, elektryczna patelnia, dostaliśmy ją ostatnio działa wszystko e, ma dwa, e, dwa rezimy. T tutaj dostają chłopaki naczynia, sprawdzają i tu myjemy, tu myją i suszą. A państwo pracowaliście jako kucharze, chyba, tak? Wcześniej? O 11-12 rok pracowaliśmy. Tak, studiowaliśmy, pracowaliśmy. Wiecie, co oni teraz wymyślili, co tam piszą? Mówią, że tutaj jeńcom brakuje jedzenia, dlatego szybko przygotowujemy konwój humanitarny, żeby oni nie poumierali z głodu. <grystanie> No oni tak cały czas, wiecie państwo, nie wymyślają. No cały czas tu przychodzi Czerwony Krzyż, Czerwony ONZ przychodzą i oni to wszystko mówią, czyli rozumiem ONZ z Czerwonym Krzyżem stąd nawet nie wychodzą, oni cały czas tu są. No co drugi dzień na pewno tu przychodzą. A do naszych tam nie dopuszczają. Tak Czerwony Krzyż czasami wchodzi, a teraz w ogóle nie puścili ich tam. No, czyli chłopaki potraficie gotować, tak? No, oni nie gotują. Oni przygotowują naczynia, gotują inni. Czyli tak, poczyścić ziemniaki jakieś, tak? A po kucharze już przygotowują. No jasne, dobra. Co tu jeszcze można opowiedzieć? Pięknie. Tu jest zielone, które z, zrywają, a bliżej podejdę. Tam dalej ukrop, tak, czyli to jest to, co sypią tym jedzenie, to nie, nie, nie robią, oni to wszystko zbierają z ogródku i sypią sobie, także ten. Tak, tutaj mają te bakłażany, czy kabaczki, kabaczek to jest, sekundę. Kabaczki, tak. Tu jest jeszcze coś, mają coś tu rośnie. Tu wszystko wysadzili. Tam ziemniaki, jeszcze są kabaczki. Jak będą. No i tu, tu obok stołówki nagraliśmy. Tutaj ogródki, wszystko mamy. Cukinia. Czy jedzenie przywożą? Główne jedzenie przywożą z magazynu. A tak, cukinia zapomniałem. Sorry, bo ja już nie zastanawiam się czasami. A tutaj, tak generalnie, swoje też mają. Tak, tutaj mają warzywa i produkty. Warzywa, ziemniaki widzę. tu, jest, tu są konserwacje. O, pomidorki marynowane. Pomidory marynowane. Tutaj mają słoninę, mięso. Tak, to ogórki ogórki, a cukinia. I na dole cukinia. Tu marynowane buraczki mamy. Marynowane buraczki, marchew. Tutaj tutaj mamy ziemniaki. Dość y, niezły zapas. To do fabryki przygotowaliśmy. Zapas ziemniaków i z innych. O, i jeszcze inne warzywa. Tu jeszcze coś mamy. Ziemniaki, jeszcze ziemniaki. Tu mają cebulę. No też. Czyli. Konwoju humanitarnego nie, nie wymagają generalnie z, po, z pomocą humanitarną z Rosji. Sól. Tak, tu sól mamy. Tu, tu. Tu jest kasza jęćmienna. Tu myślę, może do Rosji wyślemy konwój humanitarny cukier. Cukier, żeby tam może. Zastępstwo. Tu jest grochowe. Grochówka, pszenica jęczmienna. Tu mają kukurydziana, perłowa i olej słonecznikowy. Czekamy na dostawę. Tak, no, tak to wygląda. Wszystko. A komórka komunitarny jeszcze nie przyjechał. Wyobrażacie sobie, jak oni tu żyją w ogóle biedni. A tutaj, a tutaj, no, to jest zimno, to jest ryba, wszystko. Tak, to jest. Ile to jest stopni? Minus 17, minus 17, minus 30. Aha. 2-3 stopnie może spadło. Minus 15, minus 15, jak wyłączałem, minus 17. Aha, rozumiem. A i tu jeszcze mięso. Między innymi to jest jakieś polskie mięso, czy nasze? Nie, to jest nasze. Widzicie? Z Ukrainy, mięso. Wszystko w porządku. Eee, e, mo, me, mąka, pierwszy gatunek. To jest, to, to jest miękka pierwszego, a, pierwszego gatunku. Mąka. Tak. Nie, biedni głodują tutaj. Biedacy. Nie wiem na ile tych zapasów starczy. Starszy starczy. I tu jeszcze. I tu mamy suszone jabłka. Tu były buraczki, myśmy go też wysuszyli, i cebula suszona. A to jest na to, co do rozdania jest. Czyli to są na kompoty, na herbaty, tak, to jest, to jest na kompot, to jest na barszczy, bur buraczki suszone. I jeszcze mrożonkę mamy tutaj. Mrożonka, zamrożone. Rozumiem, jasne. Zamrożone rzeczy, Nie, no, czyli brakuje mi jedzenia, jasne. Mają owoce i zamrożony ukrop. Jasne, jasne. Krop zamrożony. Wszyscy wstali, kończymy. Dziękujemy za śniadanie. Piąty stół, kończymy. Dziękujemy za śniadanie. Dziękuję lewej po jednej osobie. 10 minut, przyszliśmy, przyszli po śniadaniu, dostajemy teraz kapcie, co tam ręczniki idą, zostawiają to wszystko na łazience, w łazience tak? Dobrze rozumiem, poprawiajcie mnie jak coś i mówię. Mówię, że, że... Mówię po rosyjsku, żeby Rosjanie zobaczyli tak. Oni teraz łaźniej wszystko zostawią, pójdą do pracy, później pójdą do łazienki, umyją się i tu wrócą. Teraz wszystko to pokażemy. Filip przerwi tę relację, bo robię się głodny i znów będę musiał zacząć dietę od jutra. Pyszne.pl PL. I tu trzeba też powiedzieć, że oni wszyscy dostają pensję. Sprawdzimy później ile. Ile? Tak. Czyli na papierosy im nie brakuje, resztę zabezpieczają. Za tą pensję, którą nie dostają, oni będą mogli kupić spokojnie papierosy. Jak ktoś nie pali, no to nawet nie wiem, zbierają coś, im wysyłają na kart, na konto, a my dowiemy się, co można tu kupić jeszcze. Co to śpią? Szpieg? Tak, tak. Wzięli ręczniki, kapcie, teraz zostawiają w łazience, przebierają się w wodzież w roboczą. W tym, co, w czym oni śpią, to oni w tym nie pracują, czyli jest sterylnie, zgodnie, wszystko zgodnie z konwencjami. Może od razu pokażemy tą łazienkę, co? Tu mają swoją, przebierają się tutaj w swoją roboczą formę. Roba, robocza, tak zwana roba. W tym pracują, odzież specjalny, spec, spec-odzież. E, tak, tu jest gorące. Tu jest zimna. Dobre, dobre mają strumień, tylko Umy się. Aha, umyję się teraz. No. Nie, nie jest to najnowsze, ale gorące w zimną mają, zimną gorącą. Zawsze można się umyć i można dbać o własną higienę. Dlaczego powiedziałeś, że nie jest nowe? U ciebie w domu to lepiej nie wygląda. O, ja, ma, ja w ogóle nie mam pryszniców w domu. Mam garnek i nagrzewam i tyle. Pod prysznicy sydą, oni tu się przebierają i tam, tak, tutaj oni oddają brudną odzież, rzucają i dalej tutaj ich sprawdzają na jakieś choroby. Jak ktoś tam wysypkę ma czy coś jeszcze, jakieś problemy z zdrowiem, i tu czysty odzież im dają, czystą odzież, tak tutaj magazyn roz, wydajemy im raz na tydzień nowe nowe majtki tam prześcieradła raz na tydzień raz na tydzień dostają nową pościel bieliznę tak 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 raz na tydzień dostają nową pościel raz w tygodniu boże tu z pralki barbershop a kto kto, 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 tutaj robi im fryzury? W sensie, kto, kto tutaj goli? No pracownicy też, pracownicy, aha. Siadaj, ja ci zrobię teraz, jestem zawodowym. Aha, ja, dawaj, dawaj, idziemy. Tutaj, nie wiem jak to się poprawnie nazywa, ale to jest prażarnia, nie wiem czy tak się to nazywa. Tam... Nie daj Boże, jak są jakieś tam kararuchy, czy coś, tutaj wrzucają odzież, wszystko wrzucają. I to wszystko pod wysoką, pod wpływem wysokich temperatur, wysokich temperatur tak, tak. Tu, tak, pralka dla. dla pra, prania rzeczy posądzonych w dir. W dir. To jest co? To, to jest po staremu jeszcze. A, to jest, to jest dla chorych na gruźlicę. To jest stare pralnia dla rzeczy MSM3, To jest pralnia osobna i osobna pralnia dla, dla drugotrwałych yy, czyli to wszystko w osobnych pralkach i to jest jedna wielka pralka robocza jest że to wygląda jak, jak rakieta, że jakby lecisz, lecisz gdzieś z okien, gdzie lecisz? Do Włoch lecę. To i umujemy cię. Wpadaj, tak, stajemy do pracy, tak, oni się przebrali, stają do pracy, co chcę pokazać? Chodź tu, wszędzie, wszędzie wszystko rośnie coś, tu też ro, rośnie cukinia, i to wszystko, nie wiem, kto sadzi, to chyba też posądzenie. Nie, to pracownicy nasi. Sami pracownicy. Słuchamy. Szpak, Aleksander Andriewicz, Niszyn, Jarosław Mikołajewicz. Tutaj stajemy. Pip, pip, sprawdzają. Papierosy proszę wyciągać. Tu wszędzie coś rośnie, proszę państwa. Wszędzie coś sadzą. Sami to jedzą, dlatego, że Ukraińcy to jest naród pracowity i bardzo dobry, w odróżnieniu od Rosjan. Nikalok, patrzcie, wszyscy mają papierosy, Malboro, wszyscy mają papierosy w rękach, posądzeni jeńcy. Na pracy idą z papierosami. Wszyscy mają papierosy. Na prawo. Li, e, likero. W, w. To są różne prace, różne rodzaje pracy. I ja rozumiem, że oni idą na różne prace. A tu. Gwoźdź zwykły, metalowy. Wraszce już takich nie ma. Chcecie gwoździ, wam wyślemy? Rosjanie. Tak. Następne. Podpisz. A te się kiedy? Do, do których prac? Do. Do tego, żeby rąbać. Teraz, teraz będziesz patrzył, a rąbią tę... Nie wiem, teraz zobaczymy, jak to wygląda, bo nie mogę tego przetłumaczyć. Gwóźdź. Mhm. To jest... To, to nie jest ta szczepa. Oni to, to na szczepą mówią, a to są wyrzutki po tym, co zostaje. Rozmiar nie pasuje według standardu i dlatego te to gdzieś pójdzie. Nie wiem gdzie, no, ale to nie, nie jest dokładne. Tak. Tutaj palą przed pracą. Za mną. Za mną są pudełka tej samej firmy, do której teraz będą wysyłali o, te szczepki. O, ostrożnie to tutaj zbierają, pakują i, i to jedzie później. Dlatego, że my nie zapytaliśmy nie zapytaliśmy tą firmę, czy możemy pokazywać jej nazwę. No to my nie będziemy pokazywali, chociaż myślę, że to by była dla nich niezwykła reklama, czyli ludzie kupowaliby sobie jako Pamiątkę, że to było robione przez jeńców. Myślę, że można by było sprzedawać później drożej takie rzeczy, ale jest jak jest. Tak to wszystko wygląda. Rąbią to i zbierają. Nic specjalnego tu nie mają. Nie widzę, o czym tu możemy mówić. Możemy pokazać tu jeszcze przygotowane. Drewno. Czyli oni tego nie rozpuszczają. To jest materiał. Najpierw rozpuszczają później, tak? Na za weź kilka sobie. Na rozmiar pudełka. Tu są te wszystkie pudła. Pieniądze oczywiście idą w ukraiński budżet, z ukraińskiego budżetu idą na kupowanie uzbrojenia, a uzbrojeniem niszczą raszystów, czyli taki obieg ludzi w przyrodzie. Drzewem pachnie. Pachnie drzewem bardzo przyjemnie. Tutaj robią a, te, m, m, jak to się nazywa... Na czym polega tu praca? Tu zbijają pudełka, tu na przykład, tu robią pudła, tutaj tam robią e, jedną, tam palety robią, tam pudła, a tam skręcają całe pudło dalej. A pudła wykorzystują do czego? Do czego? Bo pudła wykorzystują do jabłek. Do jabłek, tak? I to są pudła, a te palety naprawiacie. Nie, palety... Palety tylko... to nie jest paleta, to, to jest dno pudła. Aha, rozumiem. Skrzynki wykorzystują do transportowania jabłek, jabłka... jabłka sprzedają, pieniądze idą do ukraińskiego budżetu, a z ukraińskiego budżetu idą na kupowanie, zakup broni, a bronią niszczą raszystów. Wszystko szczerze. Czy tu tną? Tak. A to są, to są wyrzutki, tak. To jest to, co zostaje po a to, to jest to, co zostaje po lawetach, których się nie da wykorzystać. To właściwie magazyn gotowej produkcji pudła, skrzynki a, dla jabłek. I tam pokażemy jeszcze e, palety dalej. Puk, 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 puk. <grystanie> A tu co robicie? Tu remontujecie, czy rozbieracie? Rozbieramy. A tu naprawiają e, naprawiają paletę. Tu są naprawione, tak? I tutaj to idzie dalej. I tak działają do 11.00. Do 12.00. Czyli pierwsza praca zaczyna się o 7.30 i kończy się o 15.30 po obiedzie. Jeszcze raz. Tam mamy palety, tam pudła, a tam idzie, idzie cała reszta. Czyli wszystko jest obok. Nieszanowni raszyści, jeśli wysłali cię na wojnę raszysto, masz zadanie poddać się szybko do niewoli, żeby, żeby zostać żywym i, co jest ważne, cały jest będziesz, a pracę już możesz sam sobie wybrać wcześniej i właściwie oddychasz świeżym powietrzem, jesz i później jedziesz do wymiany, ale główne zadanie od razu poddać się do niewoli i nikogo nie zabić, tyle. Władimir? No i co? No i koperty, czy co tu robią? Torebki? Nie, e torebki takie. Eko e torebki robią. <grym> Dobra, sekundę zrobię takie kolorowe. Tu zbieramy z takich z takich z, z takich kartek, z takie właśnie torebki. I zbieramy takie. Tu jest dno. Tak zbieramy, kleimy to. Tu robią dziury dla uchwytów, i tak to wygląda. Czyli to jest cykl. Tam kleją tutaj. Tu konwajer. Tak, ile dziennie robicie sztuk? Około tysiąca. Takich robimy około 500-600. A takich robimy około tysiąca. Tysiące sztuk dziennie, tak? Tysiąc sztuk, tak. O, patrzcie. Eee, sznurówki. Tak, raz, cik. Tak, bardzo precyzyjnie. I to jest gorące, tak? Dopiero zrozumiałeś, że jest gorące? No tak. To... Linia jest wyraźna. Postawiłeś, odciąłeś, postawiłeś, odciąłeś. Cik, cik. Taśmowo. Mhm. Ciężka praca, chłopaki. Pod koniec dnia jesteście bardziej zmęczeni? No nie, a plecy. No tak, siedzenie w jednym położeniu to jest męczące. No niezły, ale zdarza się. Zamieniamy się, żeby nie napinać się. Tu ja na przykład wiążę sznurówki, my się zamieniamy. Nie, no to są nasi ludzie w zasadzie, dlatego nie ma wątpliwości, że oni tu działają dobrze. Ciekawe będzie, jak tu za tydzień trafią. Ludzie z Federacji Rosyjskiej, Jensenowi, i to by było bardziej ciekawe dla nas, żeby pooglądać, dlatego, że sam są tacy, ja jestem oficerem, tam, no i tu oficerze, ja jestem zwiadowcą, ja jestem zwiadowcą, ja jestem pilotem, tak. I chętnie zobaczę, jak ci zwiadowcy, oficerowie będą kleić torebki. Myślę, że im będzie to szło gorzej. Wysznowejski, Sachajdaczny, Sewerneowajko, Owajko, Bogdan Kuzmicki, Łandłetowski, Juri Chmelnicki, Iwan Borchowiecki, Paweł Teteria, Stjepan Topara, Debian Bagogowiczny, Michał Honenko, Iwan Sajmyłowicz, Iwan Mazepa, Iwan Skoropecki, Paweł Poryk, Paweł Połobotek, Apostol Kryło Rozumowski, Paweł Skoropacki, różni ukraińscy hetma hetmani z różnych czasów. Ciebie tu nie ma i nie będzie, wiem. Ja teraz się podciągnę. Zero. Zero. Zająć się sportem i sobą. Mam, mają czas także. Tu mają drążki, jeszcze drążki. To jest, to jest kwarantanna. Jak oni tu przywożą, oni tu przez dwa tygodnie się znajdują. Pokój dla przygotowania jedzenia, chociaż ich tu karmią, też tutaj też to jest. Sypialnia dla tych, którzy przez dwa, pierwsze dwa tygodnie znajdują się na kwarantannie, jak ich tam sprawdzą na różne choroby i tak dalej. Tutaj z nimi rozmawiają. Tutaj my z nimi rozmawiamy, oni, czyli tutaj teraz mamy ósmą. Przyszliśmy tutaj. Wygląda to w, następ, w sposób następujący. Tu mamy laptop, tam mamy kamerę na parapecie. Tam śpieje, jak Dima z nimi rozmawia. No, w pokoju oprócz tych rozmów, oprócz nas tu nikogo nie ma. Jak rozmawiamy, okno. Tam stoi kamera. Dalej idziemy korytarzem. Teraz my zbierzemy ten cały materiał, który nagraliśmy, i na, do obiadu będziemy mieli przygotowane. To jest pomieszczenie z sypialnia numer 2. A do obiadu, na obiad nas obiecali, że poczęstują nas. Tu są toalety. No i to w zasadzie tyle. Pokój e, przechowywania osobistych rzeczy. A no tam są materace jakieś, poduszki. No i więcej tutaj nie ma co pokazywać w zasadzie. Dawaj, zaczynaj. Tak, 12.30, 13.30, teraz akurat mamy 11.00. Oni już weśli do stołówki, mamy teraz obiad, 12.30, później po obiedzie 16.30, 17.00 koniec pracy i odbywa się to, o czym mówiliśmy już i pokazywaliśmy. No nie będziemy przecież pokazywali, jak oni idą pod prysznic, ale przemieszczenie w zasadzie tak samo będzie wyglądać. Później mają wolny czas, proponuję z nimi porozmawiać o tych punktach, czemu oni się zajmują w tym czasie. Żeby tego nie pokazywać wszystkiego, dlatego że myślę, że tam nie, nie będziemy mieli co pokazywać. Jak myślisz? No, w porządku. Idziemy w takim razie do stołówki. Między innymi ogarnęliśmy sobie obiad. Dwie porcje zorkinie. Chcesz je żreć? Tak, dlatego że dzisiaj jeszcze nie jadłem. Teraz sprawdzimy, tak samo jak ty. Rosołek. W porządku, widać. Jesteś pewien? Tak. Ryba, tak, dzisiaj nie. Mięso. Aha, mięso. Myślałam, że dzisiaj jest rybny dzień. Czwartek dzisiaj. Mają być ryby. Dzisiaj mają rybę i mięso. Jeden dzień ryba i mięso musi być kombinowane. Słyszysz to? Tak. Ośniadanie osobno. Zorkinie. Co, c, 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 czego nie zrobiłeś? Co nie zrobiłem? Ręce nie umyłeś. Po pierwsze nie umyłem ręce, a po drugie patrzę. W ogóle rozumiesz, co to się dzieje? To jest zupa, a to jest drugie, druga porcja. To jest osobno dla tego chorego, a to jest osobno dla tego chorego. Rozumiem, że odniosą mu, ale mówi, chodzi mi o to, że jedzenie to dużo jest tego jedzenia. Rozumiem. Idziemy, ręce umyjmy. Zupa, czyli pierwsze, drugie, sałatka. Nieźle. Co? Umyłeś ręce? Dostaj, to możesz dostać chleb. Nie zdążyłeś, tak? A ja już dostałem. Zdobyłeś? Tak. Pierwsze. Pierwsze. Tu makaron masz, więcej makaronu. Drugie. Drugie. Sałatka. I będziesz zaskoczony, ale znów sałatka. Ty masz więcej sałatki. I wszystko? Czy coś jeszcze chcesz? Dmitry, nie nie lubię nagrywać jak ktoś je, w sensie nie lubię jak ktoś nagrywa jak ja jem, to może ty spróbujesz. Piękna zupa jak z dom, domowa chleb dużymi kawałkami dają, ale myślę, że to jest w porządku. Spróbuję od razu ziemniaki, dlaczego, że chcę szybko jeść, powiedz, że co myślisz o tym. Widzę, że wygląda to smacznie, no pokaż to mięso, jestem ciekaw. Co to jest za mięso? No mięso jakieś. Domowa, domowe pire, po prostu są ziemniaki, ciężko jakoś ocenić. No pire jak pire. No sałatka też zwykła. No jasne, zielone. Co chciałem powiedzieć, odwróć na mnie. Ktoś może pomyśleć, że to wszystko specjalnie, my tak wykombinowaliśmy to wszystko, ale rozumiecie, że gdybyśmy to specjalnie skombinowali, to byśmy musieli codziennie robić, dlatego że co codziennie tutaj jest Czerwony Krzyż, jakaś prasa, ONZ, przedstawiciele, to, to codziennie musieliby udawać to wszystko. Dlatego, jeśli, dlatego, że faktycznie, jeśli to zostało wykombinowane, to muszą tak codziennie kombinować. No, taka historia, smacznego, smacznego. Tak, czekaj, 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 zjedliśmy. Ja szczerze nie zjadłem wszystkiego. I to jeszcze zostawiłem. Jeśli chcesz to pokazać, tak, ja też nie zjadłem ziemniaki i Dima tu też nie zjadł ziemniaków. Ja w ogóle jestem w szoku. Smutno mi się zrobiło po tym obiedzie, dlatego że wiedziałem, że ich normalnie karmią i w zasadzie zakładałem, że ich będą normalnie karmili, ale ich karmią zbyt w porządku i, i tego wszystkiego jest dużo, naprawdę. Dlaczego jest mi smutno? Dlatego że nasi ludzie teraz naprawdę odczuwają mocny brak jedzenia. W, włączyłeś nagranie? Włączyłem. Gdzie mam uciekać? Mamy alarm. No, alarm słychać. Powinni ich przecież do schronu wszystkich teraz. Ja nie mogę po obiedzie biegać. Nie powiedziałbym, że jakoś pobiegałem. Alarm jest. Wszyscy uciekają. Ui, 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 ui. Szybko, 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 szybko. Trochę inaczej sobie to wyobrażałem. Myślałem, że będziemy teraz palili, a nie będziemy, nie będziemy biegli. No i jeśli mamy taką okazję, to możemy im opowiedzieć, co oni robią, możemy ich zapytać, co oni to robią. Mogę z państ mogę zadać pytanie? Przepraszam, karmią Was codziennie, tak jak dzisiaj? Czy to jest jakiś yy, specjalny przypadek, że tak dzisiaj karmią Was? Nie, codziennie. Codziennie nas tak karmią. No tak, rozumiem. Mogę Państwo zapytać kilka minut uwagi, proszę. Zdjęcie z pracy później prysznic. Przebieracie się i idziecie do sypialni, tak? Tak. Tak. A w wolnym czasie 17,1730. Co to macie? Co robicie? No, to jest wolny czas przed sprawdzianem. A co robicie? No, rozmawiamy. Zaraz zajmujemy się różnymi rzeczami. Swoje sprawy, tak? Dobra, rozumiem. Rozumiem. A wieczorni... Sprawdzian wieczorem, tak, dobra, widzieliśmy, poranny widzieliśmy, poranny sprawdzian widzieliśmy, nie ma sensu ten wie... wieczorem nagrywać. Tu jest intelektualna i fizyczna działalność. 17. 17. 17. myślnik, 19. Co to jest? Gramy w szachy, w wartsapy, w piłkę nożną. W piłkę nożną tylko weekendy gracie? No jak. Jakby dwa razy w tygodniu. Aha. Jasne. Czyli e, wartsapy i szachy. Książki chyba też. No tak, tak później kolacja godzina dla potrzeb religijnych rozumiem że to jest też wolny czas no cerkiew no w zasadzie tak czyli ci którzy chcą do cerkwi idą a wielu chodzi do cerkwi no w ogóle wszyscy prawie wszyscy 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 chodzą do cerkwi rozumiem wszyscy chodzą a to jest obowiązkowe tak nie sami chodzimy sami chodzicie później znów wolny czas Wiosce tak samo, tak? Czytacie, oglądacie telewizor, tak? Wiadomości oglądacie od pół, pół do dziewiątej do pół do dziesiątej. Aha, tualeta, przygotowanie do snu, sen, tak? W nocu są takie przypadki alarmów? Tak, zdarzało się. I w nocy tak samo wychodzicie w tym samym czasie? Tak. Aha. I co myślicie o tych alarmach? W ogóle? E, no nie, 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 możemy powiedzieć. E, jasne, dobra, to pytanie nie na miejscu. E, wszystko tak? Wsio? Co z panem się stało? Niech pan opowie. No mam przełamaną nogę, tak. A to po działaniach wojennych, czy jak to się stało? No w ogóle. Nie, nie, nie mieliśmy szczęścia podczas tego, jak poddawaliśmy do, się do niewoli, powiedzmy tak, podczas szturmu trafiliśmy do niewoli. Podczas szturmu? No po prostu gdy drzwi. G, gdy e, wybili drzwi, o, rzucili o, ten granat. E, e, Szumodu może. Granat, yy, tak szum, dymowy. Yy, cholera, wie, jak to się tłumaczy. Granat, 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 granat. Hukowy, dymowy, hukowo błyskowy. Pod nogę, i wysadził się ten granat. No i tak właśnie. Czyli to jest po, tej, po tym granacie. No chyba tak. Czyli okazuje się, że ten granat może zrobić takie rzeczy. Tak. Okazało się, że tak. A nadali panu pomoc? No nadali, tak? Chyba przyjdziemy do pana porozmawiać do pokoju. No to krótko, żeby rozumieć. E, czyli da się to naprawić. E, odno... Tak, tak, tak. Wszystko będzie w porządku, tak. Chciał pan iść na wojnę? Nie. Ale jak to? Przecież chyba pan prosił. E, prosił się pan na wojnę? Nie, nie. Rozumiem. W ogóle Instytut mnie wysłał. Instytut pana wysłał? Aha, dobry Instytut ma pan. I na co pan studiował? Na no, programistę studiowałem. Nie wiedziałem, że zawód programisty może być taki szkodliwy dla zdrowia. Jak siedzimy, zapomniałem. Przecież by tłumaczyli nam, że między innymi jesteśmy przyzwyczajeni do tych dodatków smakowych, do tych przypraw. Tak wiele, zawsze wszystkiego, a tutaj nic z tego, tylko sól, pieprz, sól, pieprz. I żadnych tam galina blanka, 10 owoców, 20, 10 warzyw, 20 warzyw, nic z tego nie mogą tu dodawać. To jest zakazane, wstąd. No, to trzeba chyba było powiedzieć, ale zjadłeś wszystko. No, chodzi mi o to, że nie tylko świeże powietrze, nie tylko. Umiarkowana fizyczna aktywność, ale jeszcze bardzo uh, s, s, mają e, dobre e, odżywianie się. Bardzo dobre, jakoś tak. Nie reklamuj niewoli. E, nie, po prostu mówię raszystom, że im szybciej oni się poddadzą, tym więcej mają szans trafić w zasadzie na te, do tych warunków, przeczekać tę aktywną fazę w bezpieczeństwie, zostać całym, czyli w całości. No, albo z wielkimi traumami, tak. Ale to jak nie będziesz miał szczęścia, jeśli sam będzie się poddawał, to żadnych traum nie będzie. Tak, no i żeby zostać żywym, co jest także że nie ma ważne. Ci, którzy studiują na pro, programistę, ci, którzy studiują jako progr na, na programistę, to zmieniajcie zawód. Tak, programizm szkodzi zdrowiu. Widzę, że pana lekarz, panu lekarz towarzyszy, tak? Czyli nawet w przypadku alarmu. Tak, tak. Mamy taki regulamin. Co? Co chcesz powiedzieć? Posłowie, tak. Bo tak jak się zachowują. Tak jak e, przetrzymują jeńców osobiście mi kategorycznie mi się to nie podoba. Dlaczego? Dlatego, że oni mają czekoladowe warunki, naprawdę mają jakiś e, pionerski obóz, e, dziecięcy jakiś obóz. E, Trzyrazowe jedzenie, trzy razy e, prymitywna jakaś praca, za, za którą dostają jeszcze pieniądze jeśli, i, i to po tym wszystkim, co oni zrobili u nas, e, uważam, że to jest co najmniej niesprawiedliwe. Dlatego karmią ich na zabój ze wszystkimi tam e, za, przeciw, nie, złe słowo, ale e, patrzymy na mapę wschodu Ukrainy, e, południe Ukrainy. E, bardzo duża niesprawiedliwość i te wszystkie konwencje, niezadowoleni ludzie to jest takie. No, wiedzieliście wszystko w filmiku. To jest moja opinia, osobista opinia. Pokazaliśmy, jak to wygląda naprawdę. Chyba, jak ktoś zobaczy z tamtej strony, która walczy przeciwko nam ten filmik, przekażcie im to, co widzieliście. Przekażcie im, żebyście zostawili broń i traficie tutaj. Najważniejsze, żebyście nikogo nie zabili. No tak, jest to niby najlepszy sposób zachować trochę swoją sumienie, ludzkość, człowieczeństwo swoje w tym samym czasie. Tak, wysyłają tam na siłę, mobilizują i tak dalej, ale przyszedł, poddałeś się, trafiłeś, przekroczyłeś sekundę. Czy poddałeś się, trafiłeś, przeczekałeś ostrą fazę tej wojny, albo w ogóle całą wojnę, no i wyszedłeś. Później po wojnie wymiana wszystkich na wszystkich, jak zawsze. W zasadzie w filmiku zobaczyliście codzienny. No, co, każdy dzień tak wygląda poza niedzielą. W niedzielę mają weekend, grają w piłkę nożną, tak bawią się. Tak, oni się tak bawią i tak idą spać. Nie pokazywaliśmy, jak kończą dzień, to jest wszystko jasne. Hymn Ukrainy, z koniec dnia. Wszystko, co po obiedzie naszaduje, to, co było przed obiadem. W zasadzie to jest to, jest to samo. No i tam siedzą, czytają. Jeszcze porozmawiamy z nimi. Chwała Ukrainie, chwała się zbrojnym Ukrainy, my zwyciężymy. Dawajcie lajki, subskrybujcie, naciskajcie dzwoneczek, żeby, żeby dowiedzieć się, jaka jest prawda o osobach, które zostały zmobilizowane z EDRL. tak? No, co myślicie o tym wszystkim?